Ja już wielokrotnie na moim kanale mówiłam o różnych błędach, które są popełniane przez ludzi uczących się języków obcych, a dzisiaj powiem Wam o kolejnych kilku. Zapraszam. Będą to takie dosyć małe błędy, nie jakieś tragiczne, ale takie, które mogą poprawić Waszą naukę języków, jeśli je wyeliminujecie. Więc pierwszym z nich jest coś, co, coś, czego ja sama nie stosowałam przez bardzo długi czas, ani w przypadku, kiedy się uczyłam, ani w przypadku, kiedy nauczałam. A okazuje się, że jest to bardzo ważne. I to jest coś takiego, co można używać w nauczaniu i treningu, może to głupio zabrzmi, ale zarówno ludzi, jak i zwierząt. I chodzi tutaj o to, żeby zawsze przerwać naukę, trening wtedy, kiedy jest najlepiej. Jeśli coś ćwiczycie, uczycie się, coś Wam nie wychodzi i w końcu uda się raz i drugi, to to jest moment, żeby to zostawić w spokoju i wrócić do tego chociażby następnego dnia. Ale już po takiej przerwie i po takim odpoczęciu. Chodzi o to, żeby po prostu wzmocnić tę pozytywną rzecz, a nie żeby ją zasypać innymi, które już nie będą takie pozytywne. Bardzo często, właściwie w większości przypadków, jeśli nawet nie zawsze, dzieje się tak, że uczymy się czegoś, coś nam wyjdzie i mówimy, o fajnie, fajnie, to jeszcze zrobię kilka takich i już będzie dobrze przez cały czas, albo nawet jeszcze lepiej. I później się okazuje, że nie, że gdzieś to straciliśmy, już ten wynik nie jest taki dobry. I później, kiedy zaczynamy znowu naukę następnym razem, jakiś nowy trening czy coś takiego, to zaczynamy znowu od tego momentu, gdzie nam raczej nie wychodziło. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że jeśli przerwiemy w tym momencie, kiedy wszystko jest super, kiedy naprawdę udało nam się zrobić tak, jak chcieliśmy, to zaczynamy następną sesję, następny epizod treningu nauki właśnie od tego punktu najlepszego i to zacznie się wtedy rozwijać dalej. Na lekcjach jest to trochę jednak utrudnione, bo nie można na przykład po 15 minutach przerwać i powiedzieć, dobra, koniec, na dzisiaj kończymy. Ale można to rozwiązać w inny sposób. Jeśli się tak zdarzy, to później dobrze jest nie wprowadzać niczego nowego, ani nowych informacji, ani nowych umiejętności, po prostu bazować na tym, co się już umiało wcześniej, żeby tak było bardziej na luzie. Wiem oczywiście, że to jest duża pokusa, no ale właśnie w taki sposób funkcjonuje mózg, że lepiej jest mu zrobić przerwę wtedy, kiedy zrobił coś, co było najlepsze do tej pory. I wtedy od tego momentu zacznie później. Tak samo, jeśli na przykład atresujecie psa albo jakiekolwiek zwierzę, no to też zawsze w takim momencie jest najlepiej przerwać. Jeśli już ten pies zrobił to, co od niego wymagaliście, no to nie ciągnijcie tego dalej, nie powtarzajcie tego w nieskończoność, bo później to już się rozsypie i już nie będzie tak fajnie. Lepiej zrobić przerwę i zacząć następnym razem znowu i będzie dobrze. Kolejna rzecz to jest tłumaczenie na język polski. Po co to w ogóle robić? Nie wiem, dlaczego takie ćwiczenia w ogóle gdziekolwiek się pojawiają. One są totalnie bezsensowne. Bo jedyne, co właściwie w nich mogło być sensowne, to to, że musimy na przykład przeczytać coś w języku obcym i później przetłumaczyć na polski. No więc przynajmniej przeczytaliśmy to zdanie w języku obcym, co też jest dobre. Czytanie jest bardzo ważne w nauce języka. Ale o wiele lepiej, jeśli na przykład pracujecie z takimi rzeczami, jak jakieś karteczki, czy elektroniczne, czy papierowe. Już nie będę się na ten temat wypowiadać, ale nawet jeśli, to i tak zawsze lepiej jest robić w drugą stronę. Czyli macie po polsku i trzeba powiedzieć, czy napisać w języku obcym. Ale kiedy macie zdanie w języku obcym i macie powiedzieć po polsku, no to jest totalnie nieprzydatne. To, co można zrobić, co by dało o wiele lepsze rezultaty, jeśli chodzi o czytanie, to czytanie całych tekstów, a nie pojedynczych zdań gdzieś tam na jakichś karteczkach, czy slajdach, czy czymkolwiek takim. Więc albo na język obcy, widząc polski odpowiednik, albo po prostu, jeśli czytać, to czytać coś dłuższego, coś większego i coś, co powoduje zaangażowanie, co wciąga,
niż takie zupełnie niezwiązane z niczym jakieś przykłady. Następna rzecz to są ćwiczenia gramatyczne, takie, które są totalnie... Jakby to powiedzieć, one po prostu istnieją tylko po to, żeby zapełnić karty jakiejś książki i żeby tę książkę sprzedać, żeby coś w niej w ogóle było. Na przykład ćwiczenia, ostatnio widziałam coś takiego w repetytorium z gramatyki, jakaś taka, wiecie, wykreślanka, tak? Żeby wykreślić na przykład formy nieregularne. Jest takiej, wiecie, jakby tam niby krzyżówki, nie? I tam się wykreśla poziomo, pionowo, po skosie, czy tam... no nie... Absolutnie nie. To jest takie marnowanie czasu. Więc wszystkie tego typu rzeczy właśnie, ale również rzeczy, również ćwiczenia typu wpisywanie coś w luki. O tych lukach już rzeczywiście mówiłam, bo to są takie właśnie, no nie najgorsze ćwiczenia, bo najgorsze to są właśnie chociażby takie wykreślanki, gdzie to już kompletnie w ogóle nie ma sensu. Ale no, ćwiczenia z lukami też są, no nie są... efektywne, bo język nie polega na wstawianiu wyrazów w luki. I to jeszcze, gdzie jest nam z góry powiedziane, co tam ma być wstawione, na przykład czasownik w odpowiedniej formie albo rzeczownik w jakimś konkretnym przypadku. Nawet jeśli są pomieszane, no to w takim sensie, że w jakimkolwiek przypadku, tak, żeby tylko pasował, no to i tak to jest jeden wyraz tylko i... No nie. Ja rozumiem, że są tacy ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy po prostu dla... zabicia czasu, jak to się mówi. Ja nie wiem, jak można zabijać czas. Czas jest bardzo cenny i ja bym chciała go mieć jak najwięcej, a nie marnować go na coś, co mi się do niczego nie przyda. Ale no, ludzie lubią różne rzeczy i niektórzy lubią faktycznie rozwiązywać sobie takie gramatyczne różne ćwiczonka. Po prostu lubią tę czynność. Okej, ja w to oczywiście nie wnikam, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest nauka języka i raczej na niezbyt wiele się to zda, jeśli w ogóle cokolwiek. I ostatnia rzecz, o której Wam chciałam dzisiaj wspomnieć, to taka wyizolowana nauka wymowy, bardzo sztuczna, bardzo nienaturalna, która jest ekstremalnie trudna. Nie wiem, kim by trzeba było być, żeby nauczyć się wymowy w jakimś języku w taki właśnie sposób. Czyli analizując sobie wszystkie zasady, czytając przykłady i, nie wiem, wypowiadając te pojedyncze słówka. Ja teraz przy okazji nauki właśnie rosyjskiego miałam z tym do czynienia i oczywiście na samym początku miałam straszny problem z wymową, bo w ogóle nie znałam tych słów i nie wiedziałam, w którym momencie O będzie się czytać jak a w którym momencie będzie akcent gdzieś tam, a w innym wyrazie w innym miejscu, albo kiedy się czyta ja, a kiedy a. Nie miałam pojęcia, więc tak robiłam totalnie na czuja i też miałam kilka zaledwie, nie pamiętam teraz, ale w pierwszej połowie roku miałam chyba ze 3 albo 4 konwersacje z pewnym nauczycielem i no, on gdzieś tam też próbował we mnie wmusić pewne rzeczy, no ale ja się nie daję oczywiście. No i też gdzieś mi tam wysłał jakieś materiały do nauki właśnie wymowy i zaczął to ze mną umawiać. Tych stron było sporo, to były strony A4, już teraz nie pamiętam, ile tego było, ale co najmniej 4-5. I właśnie te wszystkie zasady tam były napisane. Kiedy, co, po jakiej samogłosce, po jakiej spółgłosce. Koszmar. Masakra. To jest absolutnie niemożliwe do nauczenia. Tego się nie da nauczyć. Dlatego, że to nie jest naturalny sposób nauki języka w ogóle. O wiele łatwiej jest się nauczyć wymowy, kiedy po prostu bardzo dużo jej słuchamy. Wtedy nam to przychodzi zupełnie naturalnie. I są takie języki, w których ten akcent. Chodzi mi teraz dosłownie o akcent, jaki kładziemy w danym wyrazie, na przykład na drugą, albo trzecią, albo czwartą, albo piątą sylabę, o to mi chodzi, gdzie ten akcent jest dosyć trudny i takim językiem jest na przykład język włoski. I tutaj bardzo często ludziom się wydaje, że włoski jest super łatwy. Tak wcale nie jest, bo gramatyka włoskiego może się wydawać super łatwa tylko osobom, które znają włoski słabo. Do tego jeszcze wymowa też się wydaje bardzo łatwa, bo niby podobna do języka polskiego, ale to jest bardzo takie mylące, bo język włoski wcale takiej prostej wymowy nie ma. I do tego dochodzi jeszcze właśnie ten nieszczęsny akcent, który jest cały czas przez Was mylony.
bardzo często w języku włoskim akcentujecie źle słowa. No i po prostu tak nikt nie mówi. I to też jest różnica, to też jest niepoprawna wymowa. I studiowanie teraz wszystkich zasad, kiedy, w jakim wyrazie zaakcentować jaką sylabę, jest drogą przez mękę i nikt nie nauczy się mówić w taki sposób, analizując za każdym razem każdy wyraz, który chce powiedzieć. To jest niewykonalne. Więc o wiele lepiej, prościej jest być osłuchanym z tym językiem i po prostu wiedzieć, jak te wyrazy się wymawia, a nie studiować to na pamięć. Do tego dochodzi jeszcze kwestia alfabetu fonetycznego, którego niektóre osoby, które chcą się nauczyć jakiegoś języka, się uczą i chcą umieć czytać te znaczki i umieć się interpretować, ale to jest droga naokoło, bo najpierw się trzeba nauczyć tego, jak te znaczki się wymawia i żeby się tego nauczyć, też trzeba się uczyć na przykładach wyrazów, a dopiero później ewentualnie można by to było zastosować, ale alfabet fonetyczny nie jest po to, żeby na jego bazie uczyć się języków. Alfabet fonetyczny jest po to, żeby osoby, które lubią się z tym bawić, mogły dany język opisać i mogły wyrazy w danym języku zapisać w sposób fonetyczny. On nie jest po to, żeby się języków uczyć. To tutaj absolutnie w niczym nie pomaga. Prawidłowej wymowy, prawidłowego akcentowania wyrazów można się nauczyć tylko słuchając, jak ludzie mówią i patrząc na tych ludzi, kiedy mówią. Nie można się tego nauczyć poprzez analizę fonetyki, ani poprzez analizę różnych zasad i reguł, jak powinno się różne głoski wymawiać w danym języku. Ja wiem, że niektóre osoby twierdzą, że im to akurat pomaga i że one w taki sposób się języka nauczyły, w taki sposób nauczyły się prawidłowej wymowy, ale to są tylko czyjeś słowa. I ja bym naprawdę bardzo chciała porozmawiać z taką osobą, która nie jest w ogóle osłuchana z językiem i nauczyła się języka w taki sposób. Naprawdę chciałabym z tą osobą porozmawiać i zobaczyć, jak dobrze w tym języku mówi. Jednak, kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy znają różne języki bardzo dobrze, nieważne czy jeden, czy kilka, i twierdzą, że nauczyły się tego języka właśnie w taki sztuczny sposób, to okazuje się podczas takiej rozmowy, że to jest nieprawda. Że one i tak oglądały mnóstwo seriali na przykład, czy coś w tym stylu robiły. I że ta ich umiejętność posługiwania się tym językiem nie pochodzi wcale ze studiowania fonetyki i robienia dziwnych ćwiczeń gramatycznych. Dobrze, więc na dzisiaj sobie już zakończmy. Ja tylko Wam chciałam przypomnieć, że ja cały czas pracuję nad tym kursem, jak się uczyć języków i on w końcu zostanie zrobiony, tylko no, zajmuje to jednak dużo czasu. Ja nad nim pracuję praktycznie codziennie, no ale jeszcze to trochę potrwa, także cierpliwości, jeszcze będziecie musieli trochę poczekać. Jednak jeśli ktoś naprawdę chce wiedzieć, jak się uczyć języków, to na moim kanale znajdzie mnóstwo różnych informacji za darmo. I jeśli je zastosuję, te wszystkie porady w swojej nauce, no to będzie umiał się nauczyć języka. Więc wiecie, to nie jest wymówka, że kursu jeszcze nie ma, bo ja tutaj o wielu, wielu, wielu rzeczach mówiłam. Natomiast jeśli faktycznie interesujecie się tym kursem mimo wszystko, to możecie się zapisać na listę oczekujących w linku pod filmem i wtedy do tych osób od razu zostanie wysłana taka informacja, kiedy ten kurs już będzie dostępny. Ja o tym również będę mówić na YouTube, ale te osoby będą wiedziały o tym wcześniej i również otrzymają rabat na ten kurs. Także zapraszam do linku pod filmem. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki Wam się przydadzą. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Do zobaczenia. Pa, pa.